Szanowni Państwo, jesteśmy świadkami tego, jak zaufany minister premiera Morawieckiego, człowiek od czarnej roboty, pan Michał Dworczyk, ustala terminy rozpraw z panią Julią P. Minister uzgadnia z prezes Trybunału, które sprawy mają spaść z wokandy, melduje chwilę potem premierowi drogą mailową wykonanie zadania. I takie zachowania mogłyby być standardem w Rosji Putina, ale jak widać są także standardem w państwie PiS. W państwie prawa następnego dnia po ujawnieniu takiej afery, takiej informacji zarówno premier, jak i minister podaliby się do dymisji, prezes odeszłaby w stan spoczynku, a w państwie PiS po prostu dowiadujemy się, że maile są rzekome. Jak na dłoni widać, że pani Julia Przyłębska jest już w tym momencie takim członkiem aparatu politycznego Prawa i Sprawiedliwości, że z Trybunału Konstytucyjnego uczyniła swego rodzaju Departament Obsługi Prawnej Prawa i Sprawiedliwości. Właściwie Trybunał pani Przyłębskiej dzisiaj funkcjonuje jak taka trzecia izba parlamentu jako z nią, jako marszałkinią. I to jest wprost naruszenie zarówno artykułu 173 Konstytucji, jak i przepisów kodeksu karnego. Trójpodział władzy w Polsce PiS to jest po prostu fikcja. Mamy na to kolejny ewidentny dowód i wszyscy członkowie tej afery, bohaterowie tej afery łamią konstytucyjną zasadę, że sądy i trybunały są władzą odrębną, niezależną od innych władz. Panowie Morawiecki i Dworczyk popełniają delikt konstytucyjny, za co staną przed Trybunałem Stanu. Panią Julię Przyłębską wzywamy do zrzeczenia się urzędu. Wystarczająco długo już dzisiaj rujnuje i powagę, i autorytet, sprawując ten urząd. Wzywamy także pana Tomasza Fila, wiceprezesa Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, aby wyjaśnił, w jaki sposób zajął się tematem wyroku Trybunału na temat świadczeń opiekuńczych. Znaczy podejrzewaliśmy to wszyscy, widzieliśmy to wszyscy, że Trybunał Przyłębski jest tylko takim pasem transmisyjnym władzy, ale maile Dworczyka to potwierdzają. Dla PiS-u oczywiście sprawa nie istnieje, bo maile miały być rzekome. To właśnie w sprawie rzekomych maili chciałabym poinformować zarówno rzekomą panią prezes, rzekomego ministra i rzekomego premiera, że po odsunięciu od władzy PiS czeka na nich prawdziwy prokurator. Uzgadniać wyroki sądów to mogą sobie w państwie PiS, ale w Rzeczpospolitej jest to zarówno i delikt konstytucyjny, i przestępstwo, i poniosą za to odpowiedzialność. My natomiast składamy zawiadomienie do prokuratury. Szanowni Państwo, pani sędzia Julia Przyłębska stoi na czele państwowej instytucji, państwowego organu konstytucyjnego, jakim jest Trybunał Konstytucyjny, a nie na czele prywatnej czy partyjnej instytucji. Liczymy, że na posiedzeniu Sejmu, które rozpoczyna się, które będzie w tym tygodniu, pani sędzia Julia Przyłębska stawi się i wytłumaczy z historii opisanych w mailach adresowanych do niej przez pana ministra Dworczyka. Nie liczymy na cud, ale liczymy na elementarną przyzwoitość. Pani sędzia Julia Przyłębska raczej nie ma w zwyczaju pojawiania się w polskim Sejmie, w polskim Senacie. Nie lubi wyjaśniać obywatelom, Polakom, jak funkcjonuje Trybunał Konstytucyjny. Niemniej jednak gorąco apelujemy. Sytuacja jest wyjątkowa. Historia opisana w mailach jest, jak powiedziała pani poseł Gasiuk-Pihowicz, sytuacją, która wyczerpuje znamiona czynu zabronionego opisanego w kodeksie karnym. Ktokolwiek pełniący funkcję publiczną, podejrzewany o tak skandaliczne zachowanie, powinien z czystej przyzwoitości wytłumaczyć się przed obywatelami. Jeśli my dzisiaj słyszymy wypowiedź pani sędzi, która kwestionuje prawdziwość maili, która uważa, że one są rzekome właśnie, to przypomnę, że nikt więcej jak wicepremier Sasin, jak posłowie PiS-u wielokrotnie w swoich wypowiedziach medialnych potwierdzali autentyczność tych maili. Nie ma żadnych przeszkód ani formalnych,
ani organizacyjnych, żeby pani sędzia Julia Przyłębska stanęła przed obliczem polskiego parlamentu i de facto przed Polakami wytłumaczyła się z tej skandalicznej sytuacji. Jeżeli nie, powinna złożyć urząd prezesa Trybunału Konstytucyjnego w trybie natychmiastowym i o to będziemy apelowali. To zawiadomienie do prokuratury kogo konkretnie miałoby dotyczyć i czego konkretnie? Zawiadomienie, my przedstawimy to zawiadomienie w ciągu najbliższych kilku godzin. No jest to po prostu przekroczenie uprawnień i na tym będziemy się koncentrowali w stawianych zarzutach. Chciałabym jeszcze tylko dodać jedną rzecz. Politycy PiS-u, pani Przyłębska, mówią, że nie będą komentowali tych maili, bo to są rosyjskie działania. I pełna zgoda, no to są rosyjskie działania, w rosyjski sposób myślenia o państwie, rosyjskie myślenie o instytucji Trybunału Konstytucyjnego, rosyjskie myślenie o rozdziale trójpodziału władzy. I to właśnie chce nam dzisiaj w Polsce zaserwować PiS. Dziękujemy.